Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, witam serdecznie na portalu Strategy and Future. Ze mną Jacek Bartosiak. Dzień dobry Jacku. Cześć, cześć, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i widzów. Tak, dalej rozmawiamy o tej książce. Przypominam, najlepsze miejsce na świecie. Książka o Polsce. Zabawny jest ten proces obserwowania różnych reakcji na książkę, muszę powiedzieć, bo strasznie wielu recenzentów ma pretensje, że autor dużo pisze o sobie. No ja tam nie wiem, jak ludzie chcą czytać, to niech autor pisze o sobie, mi to nie przeszkadza. Ale jak widać, niektórym przeszkadza. Natomiast nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, tylko o Ameryce w tej książce i w ogóle o Ameryce przy okazji książki. Notabene, a propos Ameryki, jeden też z ludzi reagujących na książkę zajrzał i potem zaczął szukać, kim jest Phil Carver. Nie znalazł, zdaje się, tam, nie wiem, Potomac Foundation nie ma strony, nie wiem, ma stronę albo nie ma strony, nie interesowałem się tym. Natomiast no ponieważ nie mógł znaleźć, to sugerował, że nie wiadomo, kim ten Philip Carver jest. No, chciałem powiedzieć, że można coś czytać poza internetem, to wtedy by się wiedziało, kim on jest, nawet bez Bartosiaka. Ale to taki szczegół. W każdym razie Ameryka odgrywa w tej książce i w ogóle w całej twojej narracji dużą rolę. No to zacznijmy w takim razie może od takiego pytania osobistego. Właściwie jak to się w ogóle stało, że znalazłeś się w takich kręgach amerykańskich, o których opowiadasz w kolejnych swoich książkach? No bo ktoś mógł powiedzieć, facet prawnik z Warszawy tutaj, gdzie on nagle w tych wszystkich amerykańskich ośrodkach? Tak. Zaraz bezpośrednio do tego się odniosę, natomiast skoro zaczęło się o tym, że narzekają, że książka jest dużo bardzo o przygodach moich i strategii future, bo nie tylko moich, to odpowiem tak. No, po raz pierwszy tak zrobiłem, wcześniej absolutnie byłem anonimowy i pisałem książki czy Rzeczpospolitą, czy Pacyfik i Eurazję, no tylko o założeniach strategicznych. Ale wiesz, z dwóch powodów to zrobiłem. Po pierwsze, odpowiedziałem na potrzebę placu, bo plac na setkach dosłownie spotkań żądał opowieści, jak wyglądają kulisy strategii. Mieliśmy setki pytań na Q&A-ach, żeby opowiedzieć o tym. Absolutnie opowiedzieć. Po drugie, była potrzeba, wiesz, takiego pokazania styku placu i wieży, naszych interakcji. Wielu powodów, bo niektórzy nam narzucali, że ich nie ma, zrzucali, że ich nie ma. Inni mówili, że wymyślamy, czy wiesz, jeszcze inni wymyślali, że to jest jakaś teoria, tylko że wiesz, że jesteśmy mitomanami, którzy sobie stworzyli wirtualny świat zupełnie. Tak? No i jeszcze ostatni element, na który wydawnictwo literackie zwróciło uwagę, to, ale ja też sam to widziałem, bo też anglosasi, o których pytasz, piszą takie książki w ten sposób, bo to wiąże, plastycznie wiąże czytelnika z opowieścią. Gdy jest od szczegółu do ogółu, od ogółu do szczegółu i na tym suwaku w lewo i w prawo się, prawda, jest opowieść, no bo nasze życie to są nasze osobiste życia. I one są wpisane w coś większego, ale to są nasze osobiste życia i ludzie potrzebują zobaczyć tę opowieść. Stąd taka decyzja, stąd zwłaszcza w obliczu tak ważnych spraw i tych refleksji, które mieliśmy w Strategy and Future. Chcieliśmy się podzielić ze społeczeństwem tym, że pokazać, że jesteśmy z tego społeczeństwa, jesteśmy ludźmi stąd, jesteśmy z nimi. I od nich, i dla nich. I musiałem napisać w ten sposób. To drażni przede wszystkim ludzi w systemie publicznym, bo trochę inwaliduje ich, znaczy niektórych przynajmniej inwaliduje może ich postawy. Natomiast ja dostałem już w międzyczasie ogromną liczbę telefonów, bo nawet polityków. Nawet się z niektórymi spotkałem. I też od ludzi wierzę, którym się podoba nawet tak w ten sposób podana książka, a nawet nam kibicuje. Więc to jest pewien paradoks systemu. Tak? Przechodząc do wątku amerykańskiego. Było to tak. Zresztą kilkukrotnie o tym mówiłem, więc niech wybaczą ci, co już znają tę opowieść. Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, między innymi z Tomaszem Szatkowskim. Ale był też tam Jota. I w pewnym momencie pojawili się Amerykanie, The Potomac Foundation, różni byli, ale też The Potomac Foundation, którzy zajmowali się przygotowaniami do wojny w Eurazji. Potomac Foundation przede wszystkim zajmował się Europejskim Teatrem Wojennym, ale Philip Carver zajmował się też Pacyfikiem oraz w Radzie Potomac Foundation był na przykład były dowódca floty Pacyfiku.
Za czasów Reagana, gdy flota Pacyfiku miała 600, gdy miała więcej okrętów niż obecnie flota amerykańska, a wszędzie. Oraz był Wesley Clark, był dowódca NATO. Początkowo i mówili, że szukają młodych strzelb. Znaleźli, bo ja napisałem kilka tekstów po angielsku, że potrzebują w Eurazji pracowników, którzy będą z nimi robić te rzeczy. Bo konceptualizować, tak? Bo nadchodzi nowy przełom geopolityczny. No i ja i nie tylko ja zresztą, ale to już nie będę za kogoś się wypowiadał, podjęliśmy współpracę. Podjęliśmy współpracę. I teraz bardzo ważna sprawa. Ja początkowo robiłem Pacyfik. I z Potomaku pomogli mi bardzo w sprawie Pacyfiku. Raz, że miałem przesłuchanie przed kierownictwem Potomaku, w tym przed byłym dowódcą floty amerykańskiej na Pacyfiku, jak widzę antydostępowość Pacyfiku w ogóle na lądowym zastosowaniu wobec Polski i tak dalej, czyli NTX. No i wtedy mi zaproponowali, żebym został senior fellow Potomaku. Robiłem Pacyfik. Dzięki temu poznałem Toma Erharda z Pentagonie, z Air Sea Battle Office, tak? I wówczas jeszcze nieujawnionego biura wojny powietrzno-morskiej w Pentagonie. Teraz już można jasno o tym mówić. I wielu, wielu innych ludzi, właściwie setki ludzi, tak? Setki ludzi, dlatego że Phil Carver jest nie tylko bohaterem kilku książek o zimnej wojnie i ma bardzo bogaty życiorys. Doradcą był właściwie kolejnych sekretarzy obrony, do SACER, czyli dowódców NATO i sekretarzy natowskich, ale nawet Margaret Thatcher. I odpowiadał za grę wojenną, jedyną nuklearną, za czasów Reagana, z kierownictwem państwa amerykańskiego, która trwała miesiąc, pod tytułem o nazwie Proud Prophet, można sobie wygooglać. Proud Prophet, czyli dumny prorok. Generalnie jest legendą. Wokół niego się ogniskowało i on miał absolutny szacunek ludzi zajmujących się twardym bezpieczeństwem w Waszyngtonie. I to się tak zaczęło, ale niezależnie od tego konceptualizowałem właśnie naszą przestrzeń, robiłem. No i jeździłem do tych Stanów, oni jeździli tu. To były też czasy, gdy bardzo dużo Potomaku było w Europie, ludzi z Potomaku, bo robiliśmy z dowództwem wojsk lądowych w USA, gdy Ben Hodges był dowódcą wojsk lądowych, tak zwane warsztaty florenckie sławne, gdzie patrzyliśmy na założenia wojny lądowej w Europie, która teraz widać na Ukrainie. Wtedy jeszcze byłem zwolennikiem masy. Masy. Znaczy, zaczęłyśmy świtać, ale no masy, tak? I gry w Potomaku dotyczyły masy, tradycyjnego manewru, tego wszystkiego, co się teraz Polska bardzo podnieca. Miałem też takie wrażenie, że nasze raporty, bo pisaliśmy raporty, ukształtowały też, może nie moje konkretnie, ale moich kolegów, którzy tam byli ze mną. Bardziej ukształtowało myślenie ówczesnego MON-u na temat tego, co potrzebujemy. O tym piszą w książce. Natomiast ja powoli zacząłem przechodzić w stronę precyzji i pola walki przyszłości. Bardziej mnie to interesowało z punktu widzenia tego, że szukałem asymetrii, tak jak ONA, tak jak Phil Carver, ale też Andy Marshall, czyli. No i zacząłem analizować bardzo tą asymetrię, którą opisuję też w książce. No więc wiesz, no to tysiące interakcji, tysiące spraw, później pączkowanie osób, które znam, z którymi się mniej lub bardziej zgadzam. No i co tu dużo mówić? No jednak to Amerykanie głównie wojują. To jest główny nasz sojusznik. Nikt mi nigdy nie blokował, wiesz, doskonale ty wiesz i nasi słuchacze, że mogłem się wypowiadać bardzo swobodnie o tym, że jak Amerykanie próbują, prawda, nie wziąć ślubu albo po taniości mieć swoją obecność. Nigdy mnie nie blokowali. Amerykanie nigdy mnie nie cenzurowali. Nawet wypowiadałem takie zdania, a Phil Peterson uważa zresztą tak jak ja i zawsze mnie popierał w tym wszystkim, żebym tak mówił. Miałem tutaj też kilka starć z Amerykanami, którzy po liniach zbrojeniówki amerykańskiej albo Departamentu Stanu próbowali wciskać naszym różne takie hasełka jak Tripwire na przykład, czyli ten kabel rozłożony po drodze, po który się będą Amerykanie potykać, że to wystarczy. Miałem wiele spięć i tyle. I dla Polaków, którzy są oczywiście w feudalnym systemie publicznym, to jest nie do pomyślenia.
nie kneblował. No więc naprawdę mógłbym długo o tym opowiadać, ale tak to wyglądało. Dobrze, ale to idźmy tym tropem właśnie tego, na czym polega sojusz, jaka jest różnica między sojuszem a taką podległością i takim głupim wpatrzeniem się zawsze w kogoś, pod kogo trzeba się podczepić. Jest tutaj w książce ten moment, kiedy właśnie wspomniany przez nas Carver mówi, żeby Polacy nie pytali Amerykanów, co robić na wschodzie, że czy jest czas narzucania swojej agendy. To jest jakby wciąż, jak rozumiem, u nas niezrozumiałe, że na sojusznika czasem nie należy się oglądać, tylko trzeba coś na nim wymuszać mimo asymetrii potencjałów. Tak, to teraz też bardzo dobrze widać z punktu widzenia nuklearnej, posture, że powinniśmy małymi kroczkami albo w kierunku, jak gdyby, bliższej współpracy z Ukrainą wymuszać, żeby Amerykanie musieli dawać więcej poprzez małe kroczki nasze, a nie pytać. Carver, to było konkretnie nocą, jak Carver zachęcał naszych, wspomniawszy, pominmy kto to był, książkę też ukryłem za liderami, właśnie czarpał, mówiąc, to był też taki ważny moment. To było bardzo fajne. Cały Carver naprawdę ma mózg. Mówi, że nie pytajcie, zanim ten Waszyngton się obudzi, to zrozumie i przeprocesuje to wszystko. Po prostu to Wasze sprawy są. Małymi kroczkami, oczywiście, żeby nie rozbujać systemu, ale narzucajcie agendę. To jest Wasz region świata. Kształtujcie otoczenie. To było niesamowite. Mało tego, w tym samym momencie powiedział, żebyśmy przestali tylko tyle mówić o Polsce. Przestali tyle mówić o Polsce, tylko o poszukiwaniu właściwej równowagi, która zatrzyma Rosję. Bo wtedy narody pomostu bałtycko-czarnomorskiego pójdą z nami. To jest bardzo Głupie. ciekawy punkt widzenia. Ja pamiętam, jak zaczęło być modne mówienie o Trójmorzu i polscy politycy, a jeszcze bardziej za polskimi politykami, polscy dziennikarze i tak zwani eksperci, zaczęli jeździć po różnych krajach i opowiadać właśnie, czym to nie będzie Trójmorze, albo Międzymorze, albo coś tam jeszcze. I bardzo często w takich krajach jak Słowacja, Rumunia, już nie mówię gdzieś tam o Chorwacji, było takie, ale co oni w ogóle opowiadają? Co ci Polacy w ogóle, oni na jakąś wojnę chcą z nami iść? Co oni tu w ogóle chcą? Jakieś swoje państwo wielkie odbudowywać? Właśnie przez źle zdobrany język było zupełne niezrozumienie, o co właściwie chodzi i podejrzenie, a w bliższych krajach było podejrzenie, że po prostu Polacy chcą, tak jak mówi ruska propaganda, odbudować Wielką Rzeczpospolitą i tu wszystkich zapędzić do wojny na wschód, czyli do właściwych spraw użyty niewłaściwy język. Tak, dokładnie. I to świadczyło o naszym, o naszej, znaczy świadczyłoby o naszej niedojrzałości, niezrozumieniu, o co chodzi. To było bardzo mądre. Głos starego człowieka, właściwie przedstawiciela Imperium Zamorskiego, który mówi, że najważniejsze to jest równowaga. Właściwie jest skonstruowana równowaga. Daje pokój, bezpieczeństwo, kończy wojny albo im zapobiega. I on do tego się odnosił. Jak zapobiec wojnie? Jak zapobiec rozlaniu? Jak powstrzymać jednocześnie Rosję i politykę? Przez stworzenie właściwej równowagi. Wiesz, mam wrażenie, że Piłsudski dokładnie to samo miał w głowie. Tylko wówczas, ze względu na słabość ówczesnego potencjalnego państwa ukraińskiego, Piłsudski chciał podporządkować politykę zagraniczną wprost Ukrainy nowej, Polsce, prawda? Czyli koncepcja federacyjna z dominacją. A teraz, nie, no i oczywiście Polska miała obiektywną przewagę. Teraz tej obiektywnej przewagi nie ma. A poza tym chodzi o to, żeby nie szukać tych przewag, tylko skonstruować równowagę. Tak? Skonstruować równowagę i ta równowaga sama w sobie będzie ograniczała politykę zagraniczną niezgodną z tą równowagą. Rozumiesz, Antek, o co chodzi? Tych jest podstawowym kryterium, miarą jest równowaga, a nie dominacja. To jest odpowiedź na naszą politykę jagiellońską w XXI wieku, na kierunku oczywiście powstrzymania Rosji. Drugą nogą oczywiście jest zasada przepływów strategicznych, a nie ziemi jako źródeł siły politycznej. To też w książce opisuje. No i ten Carver tak to tłumaczył. To było bardzo mądre. Dlatego, że
My, Ukraina, państwo bałtyckie, Rumunia, państwo skandynawskie. Oczywiście możemy stworzyć taką równowagę, która powstrzyma Rosję. A to ta równowaga daje pokój. I co więcej, taka formuła, moim zdaniem, będzie poszukiwana przez Ukraińców, żeby zakończyć wojnę. Nawet jeżeli Ukraińcy mieliby zrezygnować z części terytorium, to przede wszystkim będą chcieli mieć nową architekturę równowagi, którą będziemy ładnie nazywali architekturą bezpieczeństwa. I Polska nie może szukać dominacji w tym jakiejkolwiek, bo to w ogóle nie o to chodzi, ale nawet nie o to chodzi, żeby to nazwać, tylko o to chodzi, żeby stworzyć szanse rozwojowe i szanse bezpieczeństwa. To było bardzo mądre. To było bardzo mądre. To jest w ogóle chyba Noc. tak, że w dzisiejszych czasach właśnie dominację buduje się, nie mówiąc o dominacji, rozmawialiśmy kiedyś o tym, ale mam wrażenie, że na przykład, już powtórzę się teraz, przepraszam, że kryzys polityki niemieckiej objawia się na przykład w tym, że oni przez ostatnie parę miesięcy, im tam, który ma mniej znaczenie, nawet jakiś tam, nie wiem, aparatczyk w SPD powiedzmy, wychodzi i mówi, no Niemcy muszą być liderem, tak? Kurczę, blade, ten Kohl obudował całą Unię Europejską, wtedy się przekształcającą z EWG wokół interesów niemieckich, w ogóle nic nie mówiło o niemieckiej dominacji, tak? A ci teraz, jak już im się wszystko rozsypuje, to o tej niemieckiej dominacji muszą mówić przynajmniej raz na miesiąc, bo inaczej chyba, nie wiem, są No chorzy, tak. więc... To się wpisuje też w Bismarcka, który przecież doprowadził do realnej dominacji niemieckiej na kontynencie chociażby przez wojnę, ale też politykę wewnętrzną. Ale potem, jak ognia unikał takiej demonstrowanej dominacji, specjalnie oddając koncesjami więcej innym graczom w procesie politycznym w Europie i przestrzegał swoich następców, żeby czasem tego nie zrobili. I oni oczywiście zignorowali uwagę Bismarcka i to doprowadziło do uruchomienia mechanizmu rywalizacji i poszukiwania asymetrycznych przewag przez Wielką Brytanię, stworzenia Antanty i całego tego drogi do wojny światowej. Równowaga jest kluczem. Skonstruowanie prawidłowej równowagi jest kluczem do pokoju i szczęścia. I to nie jest tylko Wracamy uwaga filozoficzna, tylko też oczywiście geopolityczna. do Ameryki. Bardzo często się pojawia taki zarzut wobec ciebie, kiedy mówisz na przykład o tym, że musimy coś na Amerykanach wymuszać, albo że niektóre dążenia Amerykanów są sprzeczne z naszymi interesami. Wtedy pojawia się zarzut rozbijanie jedności Zachodu. Nie wolno mówić o sprzecznościach, bo to jest rozbijanie jedności Zachodu. Nie wolno mówić, że jakieś dążenia amerykańskie mogą być wbrew naszym interesom, bo to jest nasz najważniejszy sojusznik i to jest rozbijanie jedności Zachodu. To się pojawia bardzo często. To absolutnie śmieszne jest, naprawdę. To jest, ale często powtarzane. Na poziomie życiowym się zastanawiam, jak można w ogóle mieć takie zamknięte oczy w małżeństwie, w związkach, w biznesie i tak dalej. Ja się tak zastanawiam, naprawdę. To jest jakaś wada kulturowa Polski. Podam na przykładzie RFN. Mówiłem o tym, ale uszczegółowię to. Amerykanie stacjonowali do 300 tysięcy wojsk w RFN w czasie zimnej wojny, nie dlatego, że kochali Niemców, którzy wcześniej do nich strzelali w czasie II wojny światowej, tylko dlatego, że uznali, że nie mogą Sowietom oddać Europy. No, ktoś mógł powiedzieć, ale wystarczy broń atomowa. Otóż nie wystarczy, bo była stawka ryzyka inna. W związku z tym Amerykanie tak naprawdę się bali, stawka ryzyka między USA a Niemcami, że Niemcy będą akomodować Związek Sowiecki, który nad Łabą pod ich nosem ma dywizję pancerną i broń atomową, jeżeli amerykańscy żołnierze nie będą umierali razem z Niemcami w pierwszych godzinach wojny. Bo inaczej jest stawka ryzyka między nimi. Dlatego na przykład garnizon amerykański w Berlinie Zachodnim to był zakładnikiem tak naprawdę. Miał umierać po to, żeby podnosić stawkę ryzyka dla Sowietów. Zwróć uwagę, Antku, że gdy Amerykanie osłabli po Wietnamie, nie mieli dużych wojsk lądowych, początek lat 70., jednocześnie dowódcą wojsk sowieckich był marszałek Ogarpow, wielki wizjoner, który zreformował wojska sowieckie i Brzeżniewa ono było bardzo sprawne i coraz nowocześniejsze, zwłaszcza wojsko lądowe. To Amerykanie mieli konwencjonalną niedowagę w Europie. To doprowadziło do nowej Ostpolitik RFN-u, otwarcia na Związek Sowiecki. Wtedy zaczęto myśleć o współpracy energetycznej i innych rzeczy.
Amerykanie się bardzo bali, że brak twardej obecności, twardego, silnego NATO doprowadzi do tego, że Niemcy, RFN będą akomodować Związek Sowiecki, a zatem Związek Sowiecki będzie miał więcej wpływu w Europie. I dlatego Amerykanie zrobili, między innymi dlatego zrobili wielką reformę wojsk lądowych, nowe stacjonowanie, nowy sposób funkcjonowania FOFA, Air Land Battle i tak dalej, żeby pokazać, zademonstrować, a i wyraźnie zademonstrowali zdolność do uderzeń, do użycia broni jądrowej. I dlatego Amerykanie zapowiedzieli, że będą używać broni jądrowej jako pierwsi w wojnie. Robili to nie dla siebie, tylko dla Niemców. Rozumiesz? Bo first use, doktryna była taka, że jakakolwiek wojna Sowiety zaatakują, to my od razu możemy użyć broni jądrowej i nie czekamy na sowiecką broń jądrową. I to zapowiedzieli Amerykanie. Między innymi po to, żeby właśnie dać Niemcom realne poczucie, że są na tym samym wózku, żeby Niemcy nie akomodowali Sowietów. I to się tak robi. Albo przez akomodację, no ale my nie, czyli, ale my nie będziemy akomodować Rosji, bo jest na kursie kolizyjnym, w przeciwieństwie do Niemców z nami. W związku z tym Amerykanie po taniości dostają wszystko, bo my i tak ich potrzebujemy, tak? Natomiast można poprzez, i to była nasza armia nowego wzoru, przez skonstruowanie siły zbrojnej, która jest niezależna, niezależna od pętli decyzyjnej i zdolna do tworzenia własnych równowag w Międzymorzu, to zaciągamy Amerykanów do naszej polityki, bo muszą, bo nas nie kontrolują, muszą realizować cząstkowo naszą politykę. I to jest tak zwana konwencjonalna strategia katalityczna, którą zastosował Pakistan, oczywiście akurat w przypadku swojego programu jądrowego, albo Izrael. Katalizujemy czyjeś zachowanie przez naszą strategię aktywnej obrony, którą sami zdołaliśmy rozwinąć, zanim Amerykanie nam ją zabronili. Coś w tym stylu, tak? I o to mi chodzi. I gadanie, bo polityka jest kształtowana przez realne zdolności, a nie przez gadanie. I to też w książce opisuje, jaka jest różnica między złą analizą i dobrą analizą. Zła analiza to jest taka, bardzo częsta w Polsce niestety, że analizujemy, co powiedział dany polityk. O Jezu, zmienił zdanie. To jutro już inna polityka taka. No wiesz, jak to działa. To No, jest wiem. bez znaczenia. Znaczenie mają zdolności gospodarcze, określone, wojskowe. I można później de facto odtworzyć, jaką politykę będzie dany polityk prowadził. Oczywiście zdarzają się wielcy politycy, którzy potrafią to odkształcić, zmienić kierunek, ale zasadniczo można to zrobić. I ten przykład z RFN-em jest bardzo dobry. Innymi słowy, przed Polską, jak wymusić na Amerykanach większe, można powiedzieć, posłuszeństwo w naszej linii polityki zagranicznej? Są trzy metody. Wykorzystać timing właściwy, na przykład teraz, że jest Ukraina, wojna, pomoc i tak dalej. Po części to robimy. O tym mówił minister Rau w swoim teraz exposé w Sejmie, które bardzo szczegółowo przeczytałem, bo jest opublikowane na stronach MSZ. Po drugie, można akomodować przeciwnika. Wtedy Amerykanie się wystraszą, że my będziemy się dogadywali z przeciwnikiem i wtedy nam więcej dadzą. W przypadku Polski ta opcja jest wykluczona, dlatego że z wielkiej strategii Rzeczypospolitej wynika absolutny kurs kolizyjny z Rosją z wielu powodów, które opisuję w książce. W związku z tym my nie możemy tego zrobić, Amerykanie też o tym wiedzą. I wydawało się Amerykanom, że po taniości wszystko nam będą załatwiać. Upychać sprzęt i tak dalej, tak? My za bardzo sami uwierzyliśmy, że i tak nie mamy wyboru. Rozumiesz, Antku? Nie mamy wyboru, więc po taniości będziemy tylko zgadzali się na wszystko, bo nie mamy wyboru, bo mamy jednego patrona, tak? A tutaj jest zagrożenie. I czym większe było zagrożenie, tym bardziej nie było wyboru. Jednocześnie licząc, że przychodzi taki timing jak na Ukrainie. Więc nasza strategia, konkretnie wobec Amerykanów, polegała i polega na, no, pobieraniu bez kwitowania, plus oczywiście próby wykorzystania timingu czasowego, bo Ukraina, bo tam. I ona jest za słaba, ona jest za bardzo defensywna, moim zdaniem, strategia na kierunku amerykańskim. I stąd była armia nowego wzoru, że powinniśmy również tak zreformować swoje wojsko polskie, żeby nasza pętla decyzyjna, manewr ogniowy i rozpoznanie, nowoczesna bitwa zbrojna była niezależna od Amerykanów. Wtedy damy sygnał, że Amerykanie muszą dużo więcej zaangażować swojego wysiłku politycznego i wojskowego,
kontrolowanie nas, a zatem muszą włożyć więcej do tego małżeństwa, tak? I albo przynajmniej, no, my zyskamy pole manewru, a oni muszą dać bardziej rozszerzone odstraszanie nuklearne. Na to się nakładało oczywiście to, że Amerykanie coraz bardziej chcą przychodzić spoza linii horyzontu. Wiesz, jak się czyta raporty, jak Amerykanie chcą zmienić kierunek swojego lotnictwa bojowego na bardziej dalekiego zasięgu, bardziej bombowce, stand-off capabilities. Nie chcą mieć obecności taktycznej coraz bardziej w Eurazji, bo ich to wiąże i ta obecność będzie tylko wynikała z chęci tych rzeczy, o których wcześniej powiedziałem, czyli uspokojenia sojuszników zaniepokojonych. No to się pojawia nam zupełnie potencjalny nowy rozdział polityki względem Amerykanów, ale rozpisany na nuty, jak ja to powiedziałem teraz. Tak? Nie wiem, czy to jest jasne, co Antku powiedziałem. Wydaje mi się, że po raz pierwszy dokładnie wyjaśniłem to u ciebie teraz w tym programie, o co chodzi. To jest jasne pytanie, czy to jest jasne dla wszystkich i czy w ogóle takie wpatrzenie się w Amerykę, no tak jak mówiłeś, to przywiązywanie wagi do słów, tam ekscytacja, bo gdzieś ktoś w jakimś artykule napisze, że rola Polski wzrasta. To powtarzanie jak mantra, ja to widzę w programach, które prowadzę. Przychodzą kolejni eksperci, politycy mówią, Ameryka jest naszym najważniejszym sojusznikiem. No dobrze, a co będzie, jeżeli wewnętrzne sprzeczności Ameryki, na przykład ją za 15 lat rozsadzą, albo coś się wydarzy takiego z Chinami, że nie będą mieli tutaj pary, żeby w ogóle zajmować się naszą częścią świata, tak? W ogóle takie niepatrzenie, nie wiem, kraj, który ma 1000 lat i którego elity nie potrafią zrozumieć, że o ile narody bywają wieczne, o tyle imperia zawsze padają. Takie niebranie pod uwagi tego, że polityka amerykańska może się zmienić w ciągu 2 kadencji prezydenckich. Nie wiem, przyjdzie jakaś pani prezydentka latynoska i na przykład będzie prowadzić zupełnie inną politykę, co nie będzie wynikało z jej polityki, tylko z tego, że przyjdzie nowe pokolenie amerykańskich elit i gdzie indziej zobaczy interesy. A może w ogóle się w środku rozwalą, bo te różne eksperymenty społeczne spowodują, że będą musieli skupić się na własnych interesach. To wszystko, mam wrażenie, w ogóle nie jest brane pod uwagę. W ogóle nikt nie myśli w takich kategoriach, a co będzie za 15 lat. Są dwa zagrożenia związane z Ameryką. Pierwsza to jest taka, że Amerykanie strukturalnie przegrają w grę w go, czyli w grę w globalizację z Chinami, nie będą mieli siły oraz woli politycznej pozostania w Eurazji. I będzie nowy izolacjonizm oraz, czyli jak to ładnie powiedziała Lynn Alden tydzień temu chyba czy dwa i napisała na Twitterze, kończy się America the Empire, i zacznie się znowu America the Country. I to będzie zdrowe dla amerykańskiego społeczeństwa, bo im po kilku latach kryzysu wzrośnie stopa życia. Prawda? Czyli, że będzie izolacjonizm i Amerykanie oddadzą swoje wpływy w Eurazji i globalizację, bo Amerykanie z tą całą naftą, strefą Ameryki Północnej są niezależni od reszty świata, jeżeli tylko zrestrukturyzują swoją gospodarkę. I mogą naprawdę żyć jak pączek w maśle, tak? Tylko nie będą hegemonem świata, a zatem nie będą obecni nad Wisłą. I to jest niebezpieczeństwo dla polskiej polityki. I tym bardziej potrzebujemy reformy Wojska Polskiego z naszą pętlą decyzyjną, naszymi enablerami. Tak? To jest Czyli jedna rozumiem, rzecz. że powinniśmy jak najwięcej skorzystać na aktualnej sytuacji, jakby to nie brzmiało cynicznie, no bo mówimy o sytuacji wojennej, przygotowując się na moment, kiedy sytuacja może być Dużo dla nas może. dużo mniej korzystna. Tak, i to wynika, i to, co powiedziałem, ma wynikać, będzie absolutnie nie z naszej winy, że my rozbijamy NATO, tylko z tego, że Amerykanie pod ciężarem długu, prawda, przestaną być wiarygodni dla świata, dla inwestorów, albo przesadzą z weaponizacją dolara i ten świat naprawdę zacznie handlować poza dolarem i coś się wydarzy takiego na rynkach bankowym, finansowym, czy no tak jak Lehman Brothers. Tak. Drugi negatywny scenariusz to jest oczywiście wojna na Pacyfiku, która będzie ogromną wojną i która pochłonie zasoby amerykańskie i politykę amerykańską i atencję amerykańską i śrubki do Abramsów, rozumiesz? Nie będzie śrubek, bo Amerykanie będą na Pacyfiku potrzebowali śrubki, olej, wiesz, wszystkie te smarowidła, ropę naftową i tak dalej. I my musimy tu sobie poradzić, bo Rosjanie wówczas mogą po pieredyszce, bo myśli, dobra chłopaki, fajnie było. Pierwsza wojna ukraińska, 14 rok, druga wojna ukraińska, 22-23, a teraz potańczymy sobie. Tak? I nie musimy nawet tańczyć pełną wojną konwencjonalną, ale hybrydowo,
wiesz, niszcząc system odporności państwa polskiego, ile się da, grożąc eskalacją nuklearną. Co, wtedy Niemcy i Francuzi nam pomogą? Tak? No, no słabo to widzimy, raczej. No właśnie, Niemcy i Francuzi nam wtedy pomogą nie ulegać szantażom politycznym popartym domniemaną groźbą użycia broni jądrowej, jak będziemy podskakiwać. Jak Amerykanie będą na Pacyfiku i nie będą chcieli mieć wojny nuklearnej z Chinami, więc będą się bali odpowiedzieć na groźby rosyjskie, bo będą się też bali wojny na dwa fronty w ogóle w Eurazji, na którą ich nie stać. I tu jest, to są dwa największe zagrożenia i one są dosyć realne. Na tyle realne, że naszej strategii państwowej nie możemy opierać na nadziei, tylko musimy opierać raczej na twardych naszych własnych działaniach. Stąd zobaczysz, a będzie potrzeba poszukiwania sojuszu w regionie, który zabezpieczy nas przed takim scenariuszem, że Amerykanie izolacjonistycznie odchodzą sobie albo mają wojnę na Pacyfiku, bo na ten czas musimy mieć tu w regionie właściwą równowagę. Federacjoniści, kontynentaliści europejscy mówili, no mamy Europę, mamy Niemcy, mamy Francję, mamy tego. No, wojna pokazała, że po pierwsze nie mają te państwa podobnych interesów geopolitycznych z Polską, okazuje się, chcą dalej globalizacji. Wybierają pokój za wszelką cenę, można powiedzieć. A po drugie, nie mają absolutnie sił zbrojnych i zdolności wojskowych, które są w stanie wpłynąć na sytuację geopolityczną na Europie Środkowo-Wschodniej. Biegną do cara z pokłonami w razie czego bardzo szybko robić interesy. I dlatego ta Ameryka taka ważna, wiesz. Krytykujemy ją. Bartosiak mówi, że trzeba stawiać, ale nie, absolutnie nie podważa sensu sojuszu i siły Ameryki. Tylko chodzi o to, że nawet w takiej sytuacji trzeba negocjować, trzeba robić swoje, na pewno budować własną pętlę decyzyjną i zdolności samodzielne, tak kupując odpowiednio pod to. I to jest, tak odpowiadam na zarzuty tych ludzi, którzy mówią, nie wiem w jaki sposób Jacek Bartosiak mógłby podważać spójność NATO. To jest znów taka marzenie polskich analityków, którzy myślą, że słowami robi się sojusze, rozumiesz? A nie zdolnościami. A zwłaszcza słowami osoby, która nie ma dla tego sojuszu żadnego znaczenia, czyli moimi słowami. Zresztą. Słowami i wartościami, bo u nas jeszcze też jest wiara we wspólne wartości, jak tu gdzieś w pewnym momencie piszesz, też powołując się właśnie na Amerykanów, gadanie o wartościach to najwyższy poziom kontroli w stosunkach międzypaństwowych. No, dokładnie, tego mnie Amerykanie nauczyli. Prosto. Że wtedy nie trzeba inwestować. Wiesz, na czym polega? To znaczy, jeżeli ja tobie powiem, że mamy tożsamość, absolutną tożsamość wartości, to ja nie muszę z tobą dealować twojego czasu, zaangażowania, nie tylko pieniędzy, ale też, no nie wiem, ty lubisz awokado, ja lubię pomarańcze, to ja musiałbym ci powiedzieć, Antek, weź dziś rano, zróbmy to razem i wiesz, zjedz moje awokado, płonię za to, no bo to by się nie chce, ale zjedz moje awokado i ja już nie muszę dzisiaj jeść, tak? Rozumiesz? A jeżeli masz tożsamość wartości, wierzysz w to, w podskokach sam myślisz sobie, budzisz się rano i myślisz sobie, jak spełnić moje oczekiwania, bo mamy tożsamość wartości. I ja nic nie muszę płacić za to. Nie muszę płacić, nie chodzi o pieniądze, ale nie muszę płacić zaangażowaniem, staraniem, myśleniem o tobie sam, co byś chciał. Rozumiesz? Co byś chciał, żeby twoje zachowanie było przewidywalne, żeby twoje zachowanie wpisywało się w sojusz ze mną. Nie muszę dbać o ciebie, nie muszę myśleć. Ty sam w podskokach to realizujesz. No dobrze, ale czy uważasz, używając tego języka z klasyków, z którego korzystasz, że polska wieża daje wiarę opowieściom o wspólnych wartościach? Wiesz co, wieża może nie, bo wieża chyba wie, wieża w sensie świat polityczny stricte, chyba nie, bo widzi jak dealuje się w świecie, już się nauczyło. No zresztą, to jest banda zdeprawowanych cyników. Z Amerykanami w Brukseli się nauczyli, tak? Natomiast świat analityków, ekspertów naszych niestety chyba dalej wierzy w te bzdury. Tak? I to jest to. Natomiast do polityków jest inne zjawisko. Wydaje mi się, że oni nie mają takiej wolitywnej strony postawienia się Amerykanom i jak to zrobić. Bo wiesz, myślę sobie, takie do nas dochodzą głosy strategiczne, że oni na spotkaniach mówią na przykład, o Jezu, chcemy, o tam Johnny,
Chcemy mieć większą obecność. Nie. I koniec. No i Amerykanie nie chcą. No próbujemy podnosić temat, ale oni nie chcą. No to się nie tak robi. Budujesz własne zdolności, później demonstrujesz, i Amerykanie sami się do tego odnoszą. Rozumiesz? A nie tak. Po prośbie, na prośbie, na jakiejś w ogóle, wiesz, łasce. Nie. I koniec. No i co nam zrobić? Bo jest różnica siły, tak? Ogromna. I zależność. I o tym mówił Phil Carter, żeby działać. Mamy taką Amerykanie. ciekawe bardzo zjawisko w dzisiejszych czasach, one związane oczywiście z wojną, mianowicie obrodziła polska sfera informacyjna specjalistami od uzbrojenia. Ja też bardzo lubię słuchać tych opowieści, każdy z nas ma w sobie coś z młodego chłopca, więc te opowieści o czołgach, rakietach i tak dalej są fajne, zwłaszcza jeżeli ludzie którzy o tym opowiadają, się znają. Natomiast zwróciłem tutaj na ciekawą uwagę, którą wypowiadasz w książce, mianowicie o tym, że na tym najwyższym poziomie analitycznym w USA właściwie w ogóle nie dyskutuje się o sprzęcie, że to jest sprawa drugorzędna, że się dyskutuje o strategii, a nie o rodzajach czołgów. U nas to w pewnym momencie jakby się wszystko pomieszało. No tak, właśnie jest. Pewnie jest takie powiedzenie, nie, ja sprzętem nie, to jest tak, to w ogóle takie, wiesz, trochę popane, jakby, no słuchaj, no, bo Bartosiak może mówić. Zapraszam wszystkich, niech przeczytają kilka książek na ten temat. Elbridge Colby, Strategy of Denial, tak, książka człowieka, który za prezydenta Trumpa tworzył strategię narodową USA w Pentagonie. Jest jej autorem i napisał książkę Strategy of Denial. Gdzie tam znajdzie konkretne lufy, czołgi i tak dalej. A to jest wybitna, to jest traktat strategiczny XXI wieku, wielki, Imperium Morskiego. Wspaniała książka. Można się nie zgadzać z Elbridgem, który mówi, że należy odejść na Pacyfik. Ale z perspektywy polskiej polityki zagranicznej jest to niekorzystne. Ale to jest wielka książka. I tak się pisze, takie książki. Można poczytać Corbetta, Principles of Maritime Strategy, przełom XIX-XX wieku. Julian Corbett i też zobaczyć, czy tam jest. Jak to jest? Można poczytać Unquiet Frontier Wesa Mitchella i Jakuba Grygiela sprzed około 8 lat o tym, że nadchodzi to, co nadchodzi. Będą wojny na stykach, na limitrofach Rosji, na stykach wpływów w Eurazji. Bardzo profetyczna książka. Traktat strategiczny. Ludzi, którzy zajmowali się, Wes Mitchell za prezydenta Trumpa odpowiadał za nasz region. A Jakub Grygiel chyba też w Departamencie Stanu pracował wówczas na takim ważnym stanowisku. I tak myślą oni. Oni oczywiście wiedzą, co to jest czołg Abrams. Oni wiedzą oczywiście, jak F-16, ale bardziej ich przejmuje to, że F-16 jest samolotem taktycznym, o zasięgu taktycznym, i w związku z tym wiąże niepotrzebne zobowiązanie wobec sojuszników lokalnych, którzy muszą mieć bazy, niż to, czy on ma zasobnik AK-5, AWACS. Rozumiesz, o co chodzi, tak? Bo ten zasobnik nie robi strategii. I to jest, wiesz, to jest. Na to się nakładają oczywiście wielkie dzieła już w XXI wieku. Thomasa Mankena, o net assessmencie, tak? Już nie pamiętam, jak. Cytuję tę książkę w książce mojej. Jak jest dokładny ten tytuł, ale jest o net assessment. Jak się to robi, czyli jak się poszukuje asymetrii, tam Mankę. Gdzie my tam znajdziemy? Albo Philip Carver, Early Formulations of Net Assessment, też opowiada o tym, jak ONA w Pentagonie działa i jak się to robi. Prowadziłem rozliczne gry, w których byłem uczestnikiem. Zarówno w Potomaku, jak i w Rydze, jak i w Dorpacie, startu w Akademii, prawda, Wojennej. Jak i w Warszawie, gdzie był generał Breedlove, dowódca NATO, i był generał Hodges, dowódca wojsk lądowych USA i inni. I Tom Ehrhardt. I naprawdę tak to nie wygląda. To jest niestety bardzo postkolonialny obraz na nas. Musimy też wiedzieć, do czego chcemy. I na jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę, Janku, bo widzę, że mamy taką pogłębioną rozmowę. Minister Rau, skądinąd w bardzo ciekawym przemówieniu, do którego nawiązałem, teraz 52 strony bodajże mam to przemówienie,
napisał i później powiedział to w Sejmie RP, że na szczycie NATO w Madrycie sojusz został przekonany, że obecność na wschodniej flance nie powinna przypominać tripwire, czyli tego kabla rozniesionego, prawda, poprzez stworzenie warunków do kontrataku, dopiero z założeniem utraty części terytorium. Po Buczy jest to niemożliwe i że musimy odpierać atak od razu od każdego centymetra granicy i że szczyt Madryt się to przejął i teraz w Wilnie to przygotujemy i tak dalej. Nie jestem pewien, czy nie jest minister Dał w wyparciu. In denial, tak? Ja nie widzę, żeby na to przyjęło formułę dlatego, że taka obrona wymaga kilku rzeczy. Po pierwsze, wymaga strategii aktywnej obrony, czyli niszczenia ogniowego na terytorium przeciwnika, koncentrację sił i środków logistyki. A po drugie, wymaga potężnej obecności nad Bugiem, u nas, nad Bugiem wojsk natowskich. Nie w Poznaniu, nie w Powidzu, tylko nad Bugiem. I co jeszcze gorsza, wymaga nad Dźwiną, wymaga wymaga w różnych miejscach w Estonii, przy samej granicy, tak? Przy tak zwanym miejscu, przy Waru, przy Narwie, przy no właśnie, Dyneburgu. Dlatego, że geografia państw bałtyckich do tego skłania. A to i manewr ogniowy na terenie przeciwnika. Jeżeli minister Rau naprawdę miałby uwierzyć w to, co powiedział. A to jest ogromna zmiana tam. I tego nikt nie chce. I to jest właśnie ta różnica, którą my musimy w naszej kulturze strategicznej przepracować. Nasi politycy muszą to zrozumieć i my zrobimy im takie warsztaty w strategicznym future. Tylko to jest różnica. Ona jest fundamentalna co do naszego rozwinięcia bojowego Wojska Polskiego i tego, jakie zdolności pozyskujemy. I to, co powiedzą na to nasi sojusznicy w tym zakresie. I tak się kształtuje prawdziwe Międzymorze. Bo tego typu zdolności również będą decydowały o przyszłości Białorusi. No dobrze, ale to ja rozumiem, że w perspektywie tego szczytu w Wilnie, który w tej optyce ma być decydujący, może to jest tak, że po prostu tutaj polska narracja wysuwa w tym momencie jakby taki plan maksymalistyczny, żeby zobaczyć, co na to sojusznicy. Wiesz co, może, natomiast to nie brzmiało. Ja jeszcze to raz przeczytam. Dzisiaj będziemy też nagrywali z zespołem Strategy and Future taką rozmowę i przetestuję to, co inni członkowie zespołu myślą o tym, ale ja wyglądało na to, jakby minister Rau wierzył w to, że taka jest, jak to odczytywał. Wiesz, Antek, no w kontekście tego, że większość sojuszników natowskich wciąż uważa, że obowiązuje ich porozumienie NATO-Rosja z 1997 roku, to wiesz, gdzie to, gdzie tamto. Rozumiesz, o co chodzi? To jest ogromna różnica. To jest właśnie ta różnica, o której mówiłem ci w przypadku RFN w latach 70. i wcześniej, i latach 80. Stąd wiesz, w latach 80. były te ćwiczenia Reforger, te ćwiczenia gotowości bojowej amerykańskiej, po to, żeby Niemcy nie kombinowali. No dobrze, ale to w takim razie proszę bardzo, to na potrzeby naszej audycji wyjdź z wygodnego fotela i powiedz, co byś w takim razie, gdybyś pisał wystąpienie polskiego ministra w tym kluczowym roku o kierunkach polskiej polityki zagranicznej, co byś zaproponował? Powiedziałbym, że będziemy poszukiwali nowej równowagi i że Sojusz Północnoatlantycki musi się do niej dostosować, dlatego że to równowaga, a nie zapisy traktatowe, decydują o bezpieczeństwie. Tak? Po prostu Polska będzie tej równowagi poszukiwać, nie oglądając się na wszystkich poszczególnych członków sojuszu, typu Niemcy, jeżeli nie będzie to po drodze z naszą oceną sytuacji bezpieczeństwa w tej części świata. I w ten sposób będziemy rozbudowywali, modernizowali siły zbrojne RP i powinno być to poparte od początku próbą budowy własnego systemu rozpoznania dalekiego zasięgu i temu świadomość sytuacyjnej od tego powinniśmy zacząć oraz wielkiej reformy relacji międzyludzkich wojsk polskich, tak? I zdolności rozwinięcia tego właśnie po to, żeby widzieć, że jest ten manewr ogniowy na terytorium Międzymorza. I to zmieni politykę amerykańską. Oczywiście na początku będą się rzucać i próbowali tam zgasić naszych polityków, ale jeżeli kierownictwo państwa polskie będzie szczelne i odporne na to, to Amerykanie będą musieli się do tego dostosować.
To się powinno na przykład przejawiać w konkretnych działaniach typu, że z Ukraińcami powinniśmy rozpocząć przygotowania nad pociskami manewrującymi dalekiego zasięgu. Może nawet nad pociskami, nad rakietami balistycznymi. Po to, żebyśmy nie potrzebowali tego od Amerykanów. Żebyśmy zbudowali albo z Koreańczykami z południa rozmawiać o tym. Żebyśmy, albo z Turkami, żebyśmy zbudowali własny potencjał kompleksu rozpoznawczo-uderzeniowego. To jest tak zwana katalityczna strategia wymuszania na Amerykanach zgody na pewne rzeczy. To jest to, co mówił Wilkaby. No i nie mówię, że to jest łatwe. Ja nie mówię też, że nasi dyplomaci w ogóle ogarniają takie rzeczy. Ja nie mówię też, że kierownictwo państwa polskiego jest zinstytucjonalizowane i rozumie. Ja również, wiesz, nie mówię, że my mamy, wiesz, taką głęboką kulturę, bo to jest tysiącu działań trzeba rozwinąć. To nie tylko ja mówię, ty mówisz i robimy, tak, Heniu, tylko to jest tysiące działań, które trzeba podjąć. Na różnym poziomie. Dyplomaci są zdaniowani w ambasadzie takiej tu, tamten tu, tu gada tamten to, tu na konferencji tamten mówi to, a nie tak jak minister Beck, że jednoosobowo jeździł i tam nikt mu nie wierzył, bo wiesz, kiedyś miałem taką debatę z profesorem z Krakowa, co napisał biografię Becka, przypomnij mi, jak się nazywa. Hornat i Wołos, Tak, panowie napisali. z profesorem Kornatem, gdzie weszliśmy już tak szczegółowo, to w polskiej telewizji było 2 lata temu. Szczegółowo na temat, bo mi Kornat powiedział, no dobra, to co Beck mógłby zrobić, żeby ten, bo nie było, sytuacja była bez alternatywy. Ja mówię, no mógłby chociaż troszeczkę poszukiwać anglosasu i zrobić, no taki powiedziałbym, żeby nie wiedzieli, nie, z kim my pójdziemy i powysyłać zupełnie różne sygnały przy pomocy tysiąca, nie wiem, generałów, dyplomatów, po to, żeby Brytyjczycy musieli więcej dać niż tylko to, co dali. Tak? Więcej dać niż. Tak. No i on powiedział, ale jak to miał to robić, żeby Beck sam tylko był, nikt, nie dzielił się z nikim, sam jeździł i coś takiego było. Tak? Właśnie na tym to polega, że to jest orkiestra, a nie jakiś facet jeździ tylko i coś opowiada, rozumiesz? Dobrze, no. Bo taka sugestia padła, że robił. Że Beck próbował robić właśnie to takie trochę oszukiwanie. Ja nie znam aż tak biografii Becka i wiesz szczegółowych zapisów każdego dnia, co robił on, ale no profesor Kornat zabrzmiał, jakby wiedział, i że Beck próbował. To deception takie, nie? To stosować, żeby podwyższyć licytację. Podwyższyć licytację. Tylko, że tym się przejawiała słabość znana państwa polskiego. Że prawdopodobnie nie miał nikim pomocy, a poza tym prowadził tę politykę we własnej głowie, jak znam życie, bo nie dawał żadnemu z innemu ośrodkowi, nie koordynował tych działań, tak? Rozumiesz, o co chodzi? Znaczy, nie chcę wchodzić w dyskusję historyczną. Mam wrażenie, że trochę mają rację ci, że tutaj, jeśli chodzi o pewne ograniczenia polityki Becka, to było nieszczęsne dziedzictwo wielkiego marszałka, polegające na tym, że bardziej się wierzyło w ludzi niż struktury. Ale może też tak, że bardzo łatwo krytykować tamtą Polskę. Oni naprawdę mieli bardzo mało czasu. My go dostaliśmy więcej także dlatego, że dzisiaj za nas giną Ukraińcy, a nie my. Tak, a propos tych wszystkich rzeczy, które mówisz, że powinny zostać zrobione, żeby pewne rzeczy na sojusznikach wymuszać. Rozumiem, że w tym aspekcie rację ma na przykład Marek Budzisz, mówiąc o konieczności myślenia o daleko posuniętej współpracy z Ukraińcami, bo oni po prostu, jeżeli odczuwają te dylematy, to odczuwają je jeszcze mocniej niż my, bo na co dzień muszą wisieć na tej amerykańskiej pomocy. Oczywiście, odczuwają i dlatego rozgrywają kartę chińską. Po to, żeby trochę Amerykanów wylewarować. Po to bardzo chcieliby wciągnąć nas do wojny, wiesz, no bo chcieliby, tak. Po prostu. Na sam koniec naszej Dziękuję. rozmowy, bo te wszystkie fragmenty dotyczące Ameryki, dlatego chciałem dzisiaj o tym rozmawiać w książce, wydają mi się niezwykle ciekawe. Opowiedz jeszcze raz o tym, bo ja wiem, że czytelnicy wiedzą, słuchacze wiedzą, ale może nie wszyscy wiedzą, więc powiedzmy jeszcze raz, co to jest Office of Net Assessment. To powołana na początku lat 70. XX wieku instytucja w Stanach Zjednoczonych, w Pentagonie, w Departamencie Obrony, zależna i tylko referująca tylko do sekretarza obrony, której pierwszym szefem na kilka dekad zresztą został Andy Marshall, który specjalnie został ściągnięty z Kalifornii,
który był legendarnym szefem. Dosłownie tylko kilkunastoosobowa instytucja, która zajmowała się tworzeniem parametrów asymetrycznych przewag rywalizacji z Sowietami i która odpowiadała za nowy sposób organizacji, w ogóle rywalizacji, typu właśnie od Gwiezdnych Wojen przez FOFA, Erlan Batu, co się przejawiało w koncepcjach operacyjnych, tak, w sposobie rozmieszczenia, a ostatecznie też pozyskiwaniu nowych środków bojowych, jak takie Tomahawk czy Abramsy. Andy Marshall był bardzo wpływowym człowiekiem i wychował kilka pokoleń. Ja już byłem w Potomaku, jak on odchodził na emeryturę. Ja byłem w Waszyngtonie, jak on wychodził z Pentagonu. Nie byłem wtedy tam oczywiście, ale byłem, jak on był żegnany przez cały Pentagon. Był najdłużej funkcjonującym urzędnikiem amerykańskim w historii. No właśnie, i powiedzmy, że rozumiem, że I pełnił swoją funkcję cały. niezależnie od tego, że zmieniali się sekretarze obrony i nikt nie wpadał Tak. na pomysł, żeby wymienić go na jakiegoś, nie wiem, swojego sekretarza, pociotka Tak. albo kolegę z partii. Tak, oczywiście dyskusja, na ile Andy Marshall był takim, wiesz, misiaczkiem spokojnym, który był intelektualistą i mu dawali wolność od Schlesingera poprzez kolejnych sekretarzy obrony, czy raczej był takim strasznym, makiawelicznym macherem, który wymuszał swoją niezależność na kolejnych sekretarzach obrony poprzez to, jak miał wpływ w administracji na różne sprawy. Tam. Pod dwie szkoły. Amerykanie sami się kłócą, czy był takim pociesznym mistrzem, bo mówiono na niego Yoda Master, mistrz Yoda, tak? A ci wszyscy jego wychowankowie to rycerze zakonu Jedi. Ja to też mówiłem już wielokrotnie, ale powtórzę, bo to bardzo obrazowe. I to jest taki sposób myślenia o kształtowaniu rywalizacji. To działa też w biznesie. Przez kształtowanie asymetrii, a nie symetrii. Czyli nie gonimy liczbą czołgów. No jak ktoś ma 3000 czołgów, no to żeby się z nim zmierzyć, nie gonimy liczbą czołgów, tylko patrzymy sobie, że jak masz 3000 czołgów, to strasznie dużo musisz mieć paliwa, tak? Strasznie dużo śrubek. No i można uderzyć w paliwo i śrubki. Tak? Jak gdyby złamać łańcuch śrubkowo-paliwowy. To jest problem, tak? Po prostu musisz strasznie dużo tych czołgistów szkolić, długo wykształcić, oni siedzą zamknięci. I to jest słabość. Pancerz jest siłą, a to jest słabość. I szukasz słabości. Więc tu nie szukasz też grubszego pancerza i takiego samego, tylko tworzysz tak rywalizację, żeby coś, co jest siłą, stało się słabością. Na tym polega metasesja. I opisałem też oczywiście w książce, o której rozmawiam, w mojej książce najnowszej, Najlepsze miejsce na świecie, bo wydaje mi się, że jest to klucz dla państwa średniego, co najwyżej średniego, jakim jest Polska. Kluczem do zwyciężania jest net assessment, a nie gonienie liczbą. Nie jesteśmy potęgą przemysłową, kosmiczną i tak dalej. Więc wygrywa się net assessmentem. I wiesz, później zrozumiałem, że tak wszędzie jest. Begecjusz pięknie pisze w swoim traktacie wojskowym z czasów późnego Imperium Rzymskiego. Jaki był net assessment Imperium Rzymskiego? Przecież rekrut rzymski był słabszy fizycznie od Hiszpana i od Germanów. Miał mniejszego ducha bojowego niż Galowie, ale była dyscyplina systemu, formacje oraz dyscyplina obozu rzymskiego, fortyfikacji rzymskiej, sposobu maszerowania szyku, który wygrywał wojnę. Tak, wiesz, nawet Mao Tse-tung w swoich traktatach wojskowych, bardzo zresztą dobry, opisuje, jak się wygrywa, gdzie jest źródło sił. Jego uczeń, Yap, tak, mistrz partyzanckiej wojny wietnamskiej, również wygrał wojnę z Japończykami, Francuzami, kolejno i Amerykanami i swoimi rodakami z południa, przez stosowanie asymetrii do dokładne znalezienie punktu ciężkości przeciwnika, a ten punkt ciężkości nie jest symetryczny. No, punktem ciężkości dla Amerykanów było co innego niż dla północnego Wietnamu. Punktem ciężkości było podtrzymywanie niezrozumienia opinii społecznych Stanów Zjednoczonych dla tych ofiar i dlaczego popierają reżim w Wietnamie Południowym. I do tego trzeba było zabijać jak najwięcej Amerykanów, wciągać ich w pułapki logistyczno-ludzkie i podnosić korupcję reżimu w Saigonie. A Amerykanie co? Co było punktem ciężkości zwycięstwa dla mnie? Zabicie jak najwięcej żołnierzy Wietkongu, zbombardowanie Hanoi, no przecież sami się ograniczali. I to sprowadzamy do teorii zwycięstwa. I to też wynika z net assessmentu. I generalnie Amerykanie mieli poczucie, że nie potrafią tym zarządzać. I w związku z kryzysem wietnamskim
i końcem wojny w Wietnamie powołali coś takiego, żeby kształtować w właściwy sposób parametry rywalizacji, a nie no, na głupotę jakąś, to na głupio po prostu coś robić, kupować bezmyślnie. Rozumiesz, tak? To jest ogromna różnica, jak się kształtuje te parametry. No właśnie, powinniśmy. To był Office of the Assessment. On dalej istnieje. Oczywiście Andy Marshall odszedł na emeryturę, potem zmarł w wieku lat 90 kilku. I są wspaniałe książki na jego temat. Można sobie wygooglać, poszukać, poczytać. Generalnie warto czytać, a poza tym warto może pracować nad tym, żeby państwo polskie też dopracowało się takich ośrodków, które będą dłuższe niż perspektywa do najbliższych No, wyborów. według mnie trzeba oddać honory. Wydaje mi się, że Tomasz Czatkowski próbował. Zresztą, jak ja byłem wtedy w Potomaku w Waszyngtonie, to się kręcił. Tomek Czatkowski, który był wicemistrzem obrony narodowej, kręcił się po Waszyngtonie i próbował rozpytać Andy Marshalla, jak stworzyć polskie Office of the Assessment. No, co oczywiście się nie udało, bo pewnie nie wina zresztą Czatkowskiego, tylko pewnie naszych parametrów wieży, naszej systemu, jak polityczny funkcjonuje w Polsce. Prawdopodobnie było, no szczegółów nie znam, ale te starania widziałem. Na wieżę też można wpływać i o tym też jest ta książka Najlepsze miejsce na świecie. Pewnie jeszcze wrócimy niebawem do jakiejś dyskusji o innych jej aspektach, a może o czymś zupełnie innym. Dziękuję Ci Super. bardzo. Dziękuję, Antku, super. Bardzo dziękuję. Antoni Opaliński, Jacek Bartosiak. Dziękujemy bardzo.